Kuba Szymczak, witam Państwa serdecznie w Lech TV. Naszym gościem, moim Państwa, będzie jedyny zawodnik Lecha Poznań w reprezentacji Polski podczas Euro 2016 we Francji, Karol Linety. Witam Cię, Karol. Witam serdecznie. No to najpierw o Euro, o takie ogólne wrażenia z tak wielkiej imprezy, pierwszej w swoim życiu. Na pewno niezapomniane chwile, wspomnienia takie, że będą na pewno ze mną końca życia. Wielkie emocje. W ogóle jak się widział za granicą tylu Polaków, że tam kibicują i gdyby hymn polski tak naprawdę było głośno go słychać, to naprawdę ciarki przychodziły. Powiedz, czy czuć było w ogóle taką atmosferę wielkiej piłki podczas tego turnieju? Tak, z pewnością, bo każdy żył, codziennie prawie były mecze, naprawdę były grupowe. Codziennie oglądaliśmy, można powiedzieć, nie odrywaliśmy się od tego i na pewno mile spędzono ten czas. Ćwierćfinał, no wynik, który przed turniejem chyba każdy kibic w Polsce wziąłby w ciemno. Możliwe, choć my mierzyliśmy na pewno finał. Jest duży niedosyt, bo wiemy, że mogliśmy dojść nawet do półfinału, no karne to loteria. Choć mieliśmy w meczu swoje sytuacje, szkoda, że nie wykorzystaliśmy, ale na pewno możemy być z siebie zadowoleni, ale na pewno duży jest niedosyt. Powiedz, bo już minęło trochę czasu od tego Euro, więc teraz jestem ciekaw, jakie teraz uczucia przeważają. Zadowolenie z sukcesu, którym był ćwierćfinał, czy ten niedosyt, o którym wspomniałeś? Myślę, że oba, ale tak naprawdę jestem powolny, to musiałem się odciąć od piłki. Chciałem poszły zrestować się trochę, no tutaj wróciłem teraz do klubu i muszę łapać formę i jak najlepiej się przygotować do sezonu. Koledzy z zespołu mieli wyjątkowo długie wolne, jeśli chodzi o między sezonami. Ta przerwa dla tych ludzi, którzy nie byli we Francji, była naprawdę długa. Dla Ciebie z kolei chyba rekordowo krótka. W ogóle miałeś jakąś możliwość odpoczęcia po Euro? Co robiłeś? Myślę, że to jest mój rekord, bo pierwszy raz w życiu miałem 2 tygodnie, gdy jestem w pierwszej drużynie, więc na pewno się cieszę, że miałem tyle wolnego, choć po tygodniu już tak naprawdę brakowało tej piłki, już tam miałem w domu, to kupałem sobie, coś tam robiłem, ale no trzeba było odpocząć, bo treningiem również jest odpoczynek, żeby się zregenerować jak najlepiej, no i tak zrobiłem i teraz wróciłem do treningów. A zdążyłeś w ogóle gdzieś wyjechać? Nie, zostałem w Poznaniu, tylko na weekend wyjechałem do Trójmiasta. To zapytam Cię o Twoje indywidualne Euro. To jest chyba niedosyt, że nawet minuty, czy spokojnie, jestem jeszcze młody, zapoznałem się z wielką imprezą? Nie, jest na pewno duży niedosyt, nie dostałem szansy. No, wszystko robiłem na treningach, aby dostać ją. No niestety nie przekonałem do siebie trenera, aby być tym zmiennikiem chociażby, żeby po prostu poczuć to Euro z boiska. Się nie udało, jest duży niedosyt, ale też się cieszę, że mogłem być częścią tej drużyny. Wróciłeś się do Poznania. Trenowałeś indywidualnie najpierw, ale wynikało to chyba tylko z tego i wyłącznie, że po prostu koledzy mieli wolne i dlatego tobie zorganizowano indywidualny trening, bo natychmiast wszedłeś w te pełne obciążenia z resztą zespołu. Tak, dokładnie było, no bo trzeba szlifować formę jak najszybciej, aby jak była najlepsza. No i też również trener Kaczego poprosiłem, aby mieli ten trening indywidualny, także inni chłopacy, którzy mają jakieś mieli problemy, o kontuzję, to również mieli, to po prostu dołączyłem do nich. Teraz musisz pewnie trochę nadganiać. Czasami coś zadyszki czujesz na treningach? A nie jest najgorzej. Myślę, że będzie ciężej, ale jest w porządku. Też jestem pozytywnie nastawiony, pogoda też dopisuje, słoneczko świeci, więc trzeba iść z uśmiechem na twarzy na boisko. Czy jest możliwe, że w ogóle wystąpisz już na przykład w niedzielnym spotkaniu z Zagłębiem Lubin? Jesteś już na to przygotowany? Ja już jestem gotowy, chłopacy grali ze Śląskiem, bo już czułem ten dreszcz emocji. Przepraszam, z Legią Warszawa, jakby Puchar Polski, to na pewno kibicowałem mocno chłopakom, trzymałem kciuki. Grali 4-1 bardzo wysoko, no, na terenie legionistów. Na pewno to jest, myślę, że nie pamiętam, żeby był kiedykolwiek jeszcze taki wynik. To na pewno cieszy i myślę, że jest niedosyt po Śląsku, bo mieliśmy sytuację, nie korzystaliśmy, ale trzeba szanować ten punkt, bo nigdy też mecz jest nie wiadomo. No i teraz gram z Zagłębiem Lubin, który gra w europejskich pucharach. Myślę, że na pewno wysoko poprzeczkę poniosą. Powiem Ci, że jestem kilka miesięcy starszy od Ciebie. Też nie pamiętam, żebyśmy tak wysoko wygrali w Warszawie. I jeszcze ostatni temat, który no, musi się pojawić, bo o tym się mówiło przed Euro, po Euro. Ostatnie tygodnie, pewnie ostatnie dni być może Karola Linettego w Poznaniu. Myślisz, że tego lata rzeczywiście uda Ci się zmienić barwy? No zobaczymy, co się wydarzy. Ja tak naprawdę wróciłem do klubu i teraz się skupię na tym, aby jak najlepiej się przygotować, jak najszybciej do sezonu. To, co menadżer mi powie i czy będzie jakiś klub, żeby
prezes Rutkowski się z nim porozumiał, to pewnie się dowiem, no i zobaczymy, co będzie się działo. Ale ty masz już takie poczucie, że to jest ten idealny czas, aby spróbować swoich sił w lepszej lidze, nie ma co ukrywać. Na pewno czuję, że mogę już wyjechać. Rok temu próbowałem, się nie udało, to trzeba próbować i drugi raz. No, jak się nie uda, to trzeci, ale trzeba próbować, bo trzeba gonić za marzeniami. No to na koniec jeszcze powiedz, czego tobie życzyć w tym nowym sezonie najbardziej. Zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Dziękuję ci bardzo. Moim i państwa gościem był jedyny zawodnik Lecha Poznań, który wraz z reprezentacją Polski osiągnął ćwierćfinał Mistrzostw Europy we Francji, Karol Linetty. Zapraszamy na kolejne rozmowy dnia w Lech TV.